Dzisiaj sprawdzimy jedną rzecz. Czy samolot, zwłaszcza mały samolot, jest najszybszym środkiem komunikacji w Polsce? Lecimy do Poznania i będziemy mierzyli tak zwany czas brutto, czyli nie czas samego lotu, tylko czas od wyjścia z domu do dotarcia do miejsca przeznaczenia, no bo tak naprawdę ten czas jest z naszego punktu widzenia najistotniejszy. Jest godzina za 15:10, startujemy. Tak, no więc najpierw trzeba dojechać na lotnisko. Mi dojechanie na lotnisko zajmuje, no, w zależności od ruchu oczywiście, ale powiedzmy średnio około między 25 a 30 minut. Tyle trzeba spędzić na początek w samochodzie. No ale tak samo trzeba dojechać na lotnisko komunikacyjne, jak się chce wsiąść w rejsówkę. No dobra, jest pół godziny. Jesteśmy na lotnisku, no ale nie możemy po prostu skoczyć do samolotu. Musimy go wyciągnąć, zatankować. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Na razie pół godziny. Samolot jest zatankowany, przegląd zrobiony, jest godzina 10:50, czyli godzina 5 minut, wskakujemy do samolotu. Zobaczymy, co dalej. Tak, no i jest godzina 10 po 11, wyszliśmy z domu dokładnie za 15, czyli mamy już godzinę 25, silnik jest uruchomiony i jedziemy. Tyle zajęło nam rozpoczęcie podróży w elemencie lotniczym. Taka sytuacja. No, taka sytuacja jest. Dobra, zgłaszamy się i jedziemy. Babice, informacja, kłania się November 9.3.4, papa pod czwóreczką uruchomiony, w planie Poznań, jutro powrót, proszę o warunki do lotu. November 9.9.3.4, papa, informacja, witam, pas w użyciu. 2.8 na 10.16, możesz kołać alfa, złożyć przed pasem. 2.8, 10.16, kołuję alfa, zgłoszę przed pasem, November 9.9.4, papa. Foto Tango Mike, dziękuję. Brybrek, Golf Bravo Eco, możesz wykonywać wiatr 300 stopni, 9 węzłów. Ale poliech, go! Wykonują limitację w lewo, Golf Bravo Eco. Sierra Kilo, Alfa, informacja, chciałam. Zajęliśmy pas. Backtrack do progu 2.8. Jest godzina 11.18, czyli odlot 11.20, czyli godzinę 40 minut od wyjazdu z domu oderwiemy się od ziemi mniej więcej. Gotowa, Misiu? Tak. Bo będziemy od razu startować. Wszystko gra i bucy. O, tam fajnie Warszawa. Number 4, papa 2.8, gotowy. Wiatr 300 stopni, 10 węzłów, pas 2.8 wolny. Startuje 4, papa. Godzinkę. A to dlaczego to są dwie? No bo na razie się wznosimy, kochani. A. To on będzie mierzył na bieżąco. 500 above, speed check. 500 up. Reducing power. All good? Czy już nie bardzo? Dobrze, jestem strasznie śpiąca. No i bardzo dobrze.
Babice, November 94 Papa i przychodzę na Warszawę. Numer 994 Papa, Warszawa, informacja 128.5, 5, spokojne wrotu. 28.5, 5, spokojne, nie słyszymy, dzięki, 4 Papa. To ten czas do lotu jeszcze by się wydłużył. Nie dość, że mamy wiatr, 20 węzłów, lecimy jak kukuryźnik, to jeszcze musielibyśmy omijać powidz, ale na szczęście tak skoordynowali, że lecimy dosłownie przez lotnisko w Ławicy. O, nawet Miśka się chwilę obudziła, chociaż ma tylko na chwilę. O, no i widzimy tutaj jak na dłoni, lotnisko w Powidzu. Myślę, że nas tak blisko puścili, bo pewnie tam nic szczególnego dzisiaj nie ma i nie stoi. This is Putnam Information X-ray. Time 1000. Expect our LS approach for runway 28. Transition level 80 with 290 degrees. 10 knots. Poznań Tower, good afternoon, dzień dobry, November 993 for Papa, 2 minutes to tango, 1500 feet, X-ray on board. November 993 for Papa, Poznań Tower, hello, 4.5 miles to the southeast from the point tango, after tango proceed via Yankee X Golf, expect right hand circuit runway 28. After tango, Yankee, expecting visual runway 28. November 993 for Papa, when ready, join right on circuit runway 28, the Podolany position. I'm ready to join right circle runway 28 and call you on down in position runway 28. Downwind 28, November 993. November 993 for Papa, report base. I call your base for Papa. Turning base, runway 28, November 993 for Papa. November for Papa, tower wind 260 degrees 11 knots, runway 28, hit to land. Clear for land, now runway 28, November 993 Papa.
wylądowaliśmy w Poznaniu de facto 12.35, czyli prawie 2 godziny, prawie 3 godziny od wyjścia z domu, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. No, 3 godziny od wyjścia z domu jesteśmy na lotnisku w Poznaniu. Proszę bardzo, mamy Vision Jetta, czyli najbardziej pożądany osobisty odrzutowiec. Można. Jak dadzą. Jak dadzą, to wiem. Follow nas prowadzi, proszę bardzo. Traffic 3 o'clock. Altitude unavailable. 0 miles. Altitude unavailable. 0 miles. Trzy godziny brutto do Poznania, na poznańskie lotnisko. Szału nie ma, a jeszcze musimy dojechać do miejsca przeznaczenia w Poznaniu. Też tędy? No tam też. Tak? Tak właśnie. Jesteśmy tutaj na lotnisku na ławicy. Czekaj, bo Hania chyba na nas czeka. Chodzi ona na czeka. 13. Już 13? No. Zrobiła się 13. Chyba tutaj. Cześć! Dobry. Już jest godzina 13.30, czyli za chwilę będzie 4 godzina, a teraz jedziemy na miejsce docelowe. Będziemy tam szybko, co nie zmienia faktu, że to będzie 4 godziny prawdopodobnie. Koleżanka generalnie ma już to w lekkiej pompce. Czyli no, obawiam się, że samochodem byśmy już byli na miejscu. No więc sytuacja jest taka, że dotarliśmy na miejsce i brakuje 6 minut do 4 godzin. Do 4 godzin, jak żeśmy wyjechali. Jaki z tego wniosek? Tymczasem bądźcie zdrowi. Razem z moją miśką się żegnamy. Czołem! Hołk! Czołem!